witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Ja jestem Mitrandir i witajcie w kolejnym odcinku. Tak, zaczynamy od fajnej szanty o sztormie. I trochę się zmieniło to z tego odcinka. Może zauważyliście już, o, mam nowy strój. Strój kapitana piratów. Oraz nasza kawka ma, poza tym, że została ulepszona, ma też nowe żagle. Mamy więcej dział, mogę wam zresztą od razu pokazać ulepszenia kawki. Pancerz kadłuba już zbieram tutaj metal i drewno na litarny. Działa burtowe też chyba o dwa poziomy ulepszyłem. Taran chyba został, folgierz też ulepszyłem. I też poszukałem właśnie schematu, już mam właśnie schemat na pancerz kadłuba. Bodajże na... nie pamiętam. Jeszcze na coś było, chyba elitarny harpu, takie tam wiecie się. Więc teraz ruszamy kolejną misją. A ja znowu... a i zdobyłem też parę fortów oczywiście. I wykonałem misję w tych fortach. Tutaj mamy ten fort tutaj obok Kingston. Tutaj mi myszka przerywa, o. I ten fort tutaj mamy, no. Więc ja to będę sobie pomału na... poza nagraniami robił, ale ja tak dla ciekawostki, jeśli gram już w ogóle w Assassin's Creed'a, to zawsze włączam sobie streamowanie. Teraz nie wiem, czy wy to zobaczycie. Jak to się tutaj włączało, czekajcie, bo mylę przyciski teraz. Shift? Nie. Dobra, mniejsza. Każdy, ja zawsze włączam tutaj streamowanie przez Uplay. Więc zawsze, jakbyście wam się nudziło, czy wejść na Twitcha, zobaczcie, czy przypadkiem nie, tam nie mam live'a. Będzie link w opisie. Adwokat diabła. Tutaj szkuner. Hornigolda. Nie, sorry, nie Hornigolda. It were Blackbeard who struck first. Golda, dobrze, open fire on a British man of war, the pillock. What in God's name for? Still searching for medicines, but he's gone barmy if you ask me. I'll bring him home. Leave him, man. He's heaped this trouble on himself. Hornigold właśnie ma tylko taki szkuner, co jest trochę śmieszne. Musimy odnaleźć zemstę królowej Anny. Czyli fregatę... Czarnobrodego tam. Coś widziałem, ale... nie możemy świat szant, niestety. A i dodatkowa misja to jest, żeby znaleźć zebrać rozbitków, ale mogłem się wrócić po tamtego, ale... fregata. O, ale by mi się przydało, ale wolę teraz nie atakować. Chociaż... olać to. Powalczymy sobie to. Nie było zabronione walka, tak? Ale źle się walczy w tej mgle. Ja go ledwo widzę. Jest, udało się. Kule się minęły w locie. No. I podchodzimy. A tak sobie zesłałem. A, rozwalę sobie fregatę. Nie, 100 drewna po prostu dlatego. Bo to mi się przyda właśnie, jak widzieliście zresztą, do ulepszenia... naszego kadłuba na elitarny. Pięknie. Zapasy prochu, tak? O, ale... dobra, jeden proch. Dobra, tam już nie trafię. Ale kapitana trafiłem. No, jednego tylko, ale... no, musimy zniszczyć ten drugi proch i przekazać paru żołnierzy. W ogóle coś się muzyczka nie włączyła bojowa, ale... oła. Dobra. O! W ogóle sieka się tu robi. Jak zawsze. Zniszcz mi ten proch. Dobra, zrobimy to po mojemu. Zresztą nie będzie zbyt wesołe. No właśnie, dlatego, ale... o! Czemu mi zabezpało? Aha, bo nie byłem przy walce. Dobra. Dobra noc. My pyk.
I ciebie. Starego nie zabił. Ale bez muzyczki, bez muzyczki jest tak smutno. Ale no trudno. Pewnie dlatego, że to jest w ramach misji. Dlatego się pewnie muzyka nie włączyła. No dobra. Nie wiem, czy ta walka z tym, z tą fregatą była przewidziana w tej misji, ale... ja ją przewidziałem. Wyślemy do floty w sumie. Też sobie flotą trochę zarobiłem od ostatnio reali. W ogóle ta misja jest dość długa i to źle robię, że tak teraz się tu bawię, bo inno tracę czas, ale... Będzie dłuższy odcinek, a może nawet dwa. Aha, nie w tą stronę. Stawimy żagle. I płyniemy. W ogóle tutaj słona Legona. Musimy ją ominąć. Ale blisko w ogóle przeszliśmy. Aha, Hiszpanie. Ło, ups, ups, ups. Ho, ale wyspywanąłem. Aha, no do tej fregaty strzela. Captain, there's a wreck yonder. Looks recent. I see it. Let's hope that hasn't come to the same end. No kurde. Enemy making for us, sir. Another bit of wreckage, Captain. This is looking grim. Aye. Your eyes peeled. A to jest wrak. A dozen crates of medicine should not be so hard to come by. That ain't my meaning. It's Thatch and Hornigold and this pointless feud of theirs. Can't you feel it? I do, aye. But both men have their hearts in a good place. Both want the best for the people. Czekajcie, bo... No właśnie. But is that the best course for us? Saving a city that ain't worth much. We're not men made to govern. We take and spend and live heartily wherever we go. What solution would you propose? The answer's in wealth and power, not politics. If we found the observatory, we'd see enough money to buy the whole of England. Or it might be we'd lord over these kings and emperors like they was peasants themselves. A lot of large talk, Captain. But is it your fool you sail for? Oops. I mean the best for these men, Ade. I do. But this don't sit right. I feel like I'm running errands, not living my life. Mamy mały problem. No ale trudno. Musimy płynąć tak szybko jak się da. Nas przywalę w kolejną wyspę. Nic nie widzę w tej mgle, no. No, kolejny wrak. I kolejny rozbitek. I dalej będziemy szukać cukier. Czekajcie, ja muszę jeszcze coś sprawdzić. Postaram się nie zbaczać z kursu. Dobra. Dobra, już jestem gotów. Gdzie teraz? O, tam nie. Nienawidzę tutaj tych misji szukania statków. Nie wiem, gdzie my jesteśmy w ogóle. Z okręt szanowego powinien być, jeżeli się nie mylę, tutaj. Ale nie jestem pewny, więc kierujemy się trochę na ten ładunek, omijając ten bryk. O, o, coś widzę. Dobra, jest czarna flaga. Nie. Tak, nie. Kurde, nie widzę. Tak, czarna flaga, dobrze widziałem. Tak. Na pewno. I szczególnie, że jest bez żagli, czyli nie płynie. Tak, zemsta królowej Anny. Fregata. Poziom 40. Dotrzyj do czarnobrodego.
Fajną on ma na tą fregatę, nie ma co. Ade, see there. It's her captain, Queen Anne's Revenge. And she's in a bad way. No time for a vote. Thatch is outnumbered. The crew will understand. Beat the quarters, lads. We're sailing into hell! Tak, dokładnie. Puszczamy ster. Mogę przeskoczyć na krowę ładne. Touch jest w potrzebie. W ogóle nie wiem po co idę na statek, ale... Broń czarnobrodego. Stirred up a nest of trouble, Thatch. In service of a noble cause! Medicines, I hope you mean. Oi! A galleon nearby! And if we crack these lobsters quick, we might catch up to us! Ja tu wszystkich rozwalam. O kurde. Hang in there, bonnet. Keep your arms up and you're back to the sea. Know your book learning. Prepare you for a scuffle of this. You don't do nothing, sucker. Do you, Thatch? Legends ain't born from mildness. Pizza. Gentlemen, our galleon has reappeared. Heads up. Oh ho ho. Hello. Back to my ship. Quick as you please. She'll not slip away now. Oh, this is too much. Stamy na galeon. When the smoke is clear. But for now, I need a helmsman. Call it out. Loose the mains. Stawiam żagle. Straight for that bloody ship. Patrzcie, teraz mamy galeon czarnobrodego i fregatę. Tak się pływa fregatą, teraz sobie zobaczymy. Będzie zabawa. O, to jest liniowiec. W ogóle na ślepo strzeliłem. Ale chyba ma trochę mniej życia niż na czekawka i to chyba źle. Dobra. O. Niech to. Niedobrze. Dobra. Ognia. Ja, ile działo. Jak my to przeżyjemy, to to będzie cud. W ogóle ja na ślepo, w ogóle nic nie widzę. Ale ma działa. Dobra, przeżyliśmy. Gazu. Jest, udało się. O, jednak ta fregata ma moc. Ło, ale zaraz nas rozwali, bez jaj. Ha, udało się. I co? I bum! Po burcie. Tak, tutaj tak dowodzi, fajnie. Pyk na górę. Czemu zawsze muszę być na górze? Ups. Ty masz, ty się łamią, a ja muszę przeładować pistolety. Kurde, on ma większy zasięg. Dobra. No chwycie, nie! Ja to przeżyłem, ja nie wierzę. Dobra, trudno. To się musi udać. W ogóle fregata jest tak śmiesznie zrobiona. Kill the captain. No tutaj widzę tylko tarczy usługów, co? I... jest! Pięknie. Takim życiem. I'm not a man accustomed to murder, Captain. And if you'd taken quarter, you'd not be sleeping now. Sack of muzzle, gumshite!
You'll be hanged and sun-dried, just as them there were in Boston. The king's called for a pardon. Captain, we've searched the hold. It's a middling take, but the medicine we found bears a Charlestown stamp. Thank you, Mr. Hans. We cannot resupply Nassau out here by force and accident alone. We should go to Charlestown for the lot. Hello? Are we victorious? I fear I am not built for the fatigue and care required to live as a man of fortune. Meet me in Charlestown. 1 month from today. O, i fajna misja. O, w ogóle nie zauważyłem misji zabić strażników, ale trudno. Tak. Była fajna, się fajnie się płynęło fregatą Czarnobrodego. Jednak pomyliłem, to ta następna misja z Charlestown jest dopiero taka długa. I dość trudna, ale... Szkoda, że nie możemy pływać częściej tą fregatą. To co? Już następnej misji nie będziemy zaczynać, ale możemy sobie coś tutaj porobić. Tylko co? O, możemy znaleźć jakiś fort. Dobry pomysł. To ten, myślę. To sobie jest Hawany, popłyniemy, bo z przyrządka wodowajstwa będzie trochę ciężko. Znaczy, czasem raz mi się tam zbugował statek i musiałem w ogóle resetować grę. Szczególnie, że warto tutaj zajmować teraz te forty, bo gdzieś tutaj jest bardzo dużo lokacji, których nie odkryłem. A są tam bardzo fajne misje różne, między innymi misja Templariuszy, ta, żeby dostać ten pancerz, kojarzycie. Czemu muzyki nie ma? Znaczy, że jest szanty, nie? A, bo jakieś wichurę mamy. Cywile, patrzcie. Ale tam już nie. No i mamy trochę beczek pocisków młodzieżowych. Cywili nie atakujemy, bo nie są spoko. Nawet nie mają działu. Co to mamy? O, super. Odkryliśmy wydarzenie z tym. Tutaj powinien być statek. Chyba, że to są te statki. Dobra. To wygląda, jakby tutaj powinien być statek, ale go nie ma. Dobra, bez pytań, płyniemy dalej. No i co jest? Co nas wykryło, ej no. Serio, nie wiem, co się dzieje. Tam jest ten fort, ale... A nie wiem. Olać to, płyniemy. No tak, by nas wykrył ten statek, którego tam nie ma. Może nie. Dobra, i tak nie wykryją. Bożu, szybko. Gdzie jest niebezpieczna fala? Nie podoba mi się ta pogoda.
Ten bryk będzie już trochę trudniejszy do załatwienia, ale damy radę. Gazu, gazu, gazu! No. No i już to zwaliłem. To i kamera zwariowała. O, jak w ogóle na nas się wbił. Ale zajmujemy go. Ło, jaka w ogóle sieka. Ale mi klatki spadają. Jakbyśmy mieli teraz nagle straszną spadek jakości, to strasznie mi spadają klatki w tym deszczu i w ogóle przy tyle dymu. To jest minus tutaj optymalizacji Assassin's Creed właśnie. Zawsze mam problemy tylko właśnie w takich momentach. Ule, naprawdę na ślepo strzelam. Dobra, już się trochę uspokaja. Kill. No właśnie tak chciałem zrobić. Ha, tak się zabijam. O, super drewienko. Naprawimy kawkę. Dobra, wiecie co? To tutaj będę kończył odcinek, bo... Chociaż... Już ponad 20 minut. I nie wiem, czy ten Ford mi się chce jeszcze zajmować, ale w sumie... Ale będziemy obrywać, dobra. Musimy go trochę... Kurde no, myszka. Musimy ich tam obijać. Niego ile się da. Mamy na tyle dużą wytrzymałość, że myślę, że damy sobie radę. Kurde, nie wiem gdzie strzeliłem. Jak to tutaj ten działa. Bardzo ładnie. Wow, nie podoba mi się ta trąba wodna i ta druga też. A niech to. Rzucić żagle. Dobra, chyba... Czekamy. Widzę teraz tą trąbę wodną. Trochę mnie to niepokoi. Ja tam już prawie nic nie widzę. Tyle dymu leci przy tych wystrzałach, że... I udało się. Dostań się do fortu. I nagle piękna pogoda się zrobiła. To jest magia Assassin's Creed'a. Ale dym dalej. No
Tutaj sobie ładnie podpłyniemy. I cumujemy. Tyk. O, po tym. Hop. Trzech forcowych oficerów. Bardzo chętnie. Tyk. Edward w szacie kapitana was zabije wszystkich. No mniej więcej tak. Dobra. Tam jest pierwszy dowódca, tak? Tam będzie drugi. Trzeci jest tam, dobra. Damy radę. Tutaj jest gdzieś skrzynka, ale olać ją. Tutaj muszę sobie kupić, wytworzyć holster na ostatni pistolet. Poszty będą. Nie uciekniesz mi. I dobra nas. Ha, ha, ha. Dobra. Nie wiem, co oni tam robią, tak stali przed chwilą, ale... O! O! Zapomniałem. Ups. Jak tak... Aj, zapomniałem, dobra. Taka ciepła kawaska, jak trafimy w głowę, to z wszystkich zabijamy na hit. Przynajmniej tymi moimi pistoletami. Bo tymi, bo nawet tych siłaczy, bo normalnie jak trafimy siłaczy, to musimy dwa pociski. Jak trafimy ich w głowę albo kapitana w głowę, to zabijamy od razu. Tak, w ogóle odkryłem to niedawno. Znaczy niedawno, no nie wiedziałem tego od początku, bo to nigdzie nie jest powiedziane. Chyba nie trafiłem. Tak, zdecydowanie nie trafiłem. Dobra, powalczymy. Kurde no. Gin. Aj, zablokował. Ooo! Gin, gin. Pyk. Dobra, koniec tego, bo już mi się znudziło. Ta walka z wami. Dobranoc. Ściągamy flagę. I pięknie Forze zdobyty. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał, więc żegna was Mitrandir. Komentujcie, subskrybujcie. Na razie. Vittoria agli assassini.